pora na powrót. Jak widać, upał brak się niestety pojawił, a prognoza pogody pokazywała zupełnie coś innego. O matko. Niech się ta zima już kończy. Jak to dopadłem się do tego Volkswagena, to proszę, jaki rekord. Na trasie przejechane średnia spadła do 5,5 litra. A jakbym ją, a to jest teraz z tego kawałka, co jedziemy, czy z tego kawałka? No to ja jadę ile? Ze 100 km? No, to jest spalanie. Coś się wydarzyło niedobrego na trasie. Za dużo mrugających samochodów niestety. I trochę tu się zaraz będzie wydarzało dalej. Powinni tu wydelegować jakiegoś jednego ziomka, co by tu ogarniał tą kuwetę. No i taka zabawa dzisiaj. Szkolenie dla operatorów. Zostałem wytypowany. To już podobno chyba wszystkie rozdane, nie? Czy to jeszcze z warszawskiego, z syrenką. Pierwszy warszawski. No i właśnie bym podjął próbę radiolokacji. Widzę miejsce spotkań lokalne. Da się miło spędzić czas. Powinni tutaj teraz wyciągnąć z tego wnioski i postawić kosz albo coś na butelki. Miało być więcej żarcia, to jest więcej żarcia. Dzisiaj pizza Pinczów, najlepsza podobno w okolicy, zaraz się okaże. Szczerze zastanawiam się, kto to zamawiał i po co. Czegoś tak paskudnego nie jadłem już dawno, trzeba przyznać. Jest sam ser i ciasto takie sztywne. No tragedia, kurwa, nieprawdopodobne. Seria Max. Nie rozumiem idei podawania czegoś takiego ludziom. Naprawdę dramat w trzech aktach. Podobno samochody z dobrym silnikiem i z hałasem mają być. To są! Jaki potwór zwariuje zaraz! Ja cię kręcę, jaki to jest wielka fura! Ja pierniczę! O, remote started, sam się odpala. Z tyłu żeście jeszcze też miejsca, widzę, doładowali. Ja sobie może swój tak zrobić klapę. Złożyć fotele? Tak, masz na bagażę albo na... A, na walizę. A, i płaski stan do spania. Jakby było za mało miejsca na palce, to się tutaj może doładować. No jeszcze paka. Jak tylko zabiorę rzeczy. Ty, no tu jest więcej miejsca niż w niektórych samochodach z przodu. No elegancko, Kajtek, powiem ci, że dobrą furę wybrałeś. Tyle ci powiem. A głośnik jest. A tu jeszcze jest ten cup holder i głośnik, subwoofer. No. Widziałeś subwooferem w podłodze, znalazłeś już? A miejsce na przewożenie wódki z lodem, to ci pokażę. Wódka z lodem? Miejsce na wódkę z lodem to bym bardzo chciał i u siebie. Odsuń. Jest specjalnie pojemniczek. Jego a się, możesz sobie wsypać lód? Jego się, wiesz co, wyciąga jakoś. No. Wsypujesz sobie lód. Maszeczkę i dokąd jak dojedziesz, to już masz... To już masz zimne. Już masz zimne. A i widzę, że jest stand, klima na tył regulowana, z tyłu podgrzewane fotele. Nie no, powiem ci, że robi wrażenie. Robi wrażenie, pokazuj silnik. Pokazuj silnik. 5,7 litra. Oszczędna maszyna, moje dwa elektryki są zbilansowane na zero. Jak w Golfie jedynce. Co niektórzy mają mniejsze mieszkania niż ten silnik. Ocie, Florek. No, lubię te hałasy. Przysięgam. W elektryku tego nie ma, zgadzam się w 100%. Na razie. Panie kierowco, proszę ostrożnie, nie łamać przepisów. No, ciao. Co mogę powiedzieć? Jebaniutki, ale huczy. Łomatko, wyjazd pełen spontan, powiem wam. Trochę, wiecie, jak już człowiek pracuje i ma na głowie dużo różnych rzeczy, obojętny co, czy to jest rodzina, czy to jest praca, czy no cokolwiek, jakieś zaangażowanie w pewne tematy, to nigdy się tak nie dzieje, że łatwo jest wam sobie znaleźć wolny termin na cokolwiek. No i chomiczur do mnie zadzwonił i to był pełen spontan, zupełnie. Dzwoni tak. Słuchaj, wyjeżdżam z Warszawy, jestem u ciebie za godzinę 15, tak więc szykuj się, bo jedziemy na reset w góry. No i oczywiście u mnie w głowie, nie, no ja mam to do załatwienia, to mam do załatwienia, tamto mam do załatwienia.
No i pierwsze pytanie, czy kiedykolwiek miałeś coś nie do załatwienia? I w zasadzie to jest święta racja. Zawsze macie coś do załatwienia. I często jest tak, że nie załatwicie, bo wam nie starczy dnia. Tak więc zdecydowałem, że nieważne, że to nie załatwię teraz, załatwię to kiedy indziej. Świat się nie zawali. I jak widać, świat nadal stoi. Tak więc wyjazd spontaniczny. Pogoda na mnie dopisała, bo trochę było więcej planów, jeśli chodzi o chodzenie tam w tamtej bardzo malowniczej okolicy. Domek fajny, tam Chomiczur z Marcinem jeżdżą już 17 lat do tej miejscówki, do Krzywej, gdzie w Krzywej pewne rzeczy się prostują. Ale znowu pojeździłem Passatem i wiecie co? Ten mi sam hamuje, nie? A w Passacie zupełnie sam nie hamował. Jezu, jak to nakopcone, jak to śmierdzi. Wieczór ludzie wrzucili węgiel do tego, do kominów. I nie zmieniło, Tesla się widzę trochę zamuliła, bo mi świeci ekranem, a powinna... O, już się przeciemniła, przeszła w tryb nocny. Musiała się zafiksować do GPS-a, żeby wiedzieć, że już jest noc. I co? Spontan pełen. Były plany, bo miała być pogoda lepsza, że będziemy chodzili. Nie było vlogasków, sorki, bo miałem się ze sztuczną inteligencją zabawiać i mówiłem, że może nie być vlogasków. Ale nie miałem w planie, że będzie spontan wyjazdowy. No, był spontan wyjazdowy. Więcej miało być chodzenia po malowniczych okolicach, ale rano było minus 10, w dzień ta temperatura nie była najlepsza, a w pierwszy dzień, jak żeśmy byli, bo to w sumie tam dwa dni ten wyjazd. Jeden dojazd, dwa dni i na trzeci powrót. Tak więc naprawdę szybko i spontanicznie. Więc my żeśmy robili to, co zazwyczaj się robi w góralskim domu, w męskim towarzystwie. Piliśmy okowite i spożywali jadło. Nawet w pewnym momencie mieliśmy robić to ognisko, bo tam fajne miejsce na to ognisko, ale już nam energii nie wystarczyło, bo żeśmy zbyt szybko przystąpili do spożywania okowity. Tak więc jestem przerypany tak, że ledwo chodzę. Jeszcze dzisiaj dojechaliśmy do tego Pinczowa i jakąś tam z Google'a wyszukałem tą pizzę. Jezu Chryste, naprawdę. Chyba każda odsmażana w piekarniku z marketu jest lepsza niż to, co tam dali. Szczerze, jestem zdziwiony, że coś takiego jest serwowane, bo no to nie wiem, katastrofa. Twardy ten spód od tej pizzy, nie wiem czy on jest jakiś gotowy, surowy, zamrażany, czy jak to jest, plus trochę sera do tego dorzucone, żadnego szczególnego smaku. A teraz jadę jeszcze do paczkomatu, bo widziałem, że paczka od widza się zjawiła, plus jedna moja paczka od my friendów i no nie byłoby fajnie, jakby paczka od widza, gdzie jest atencja włożona w wysyłkę, miałaby do niego wrócić. Tak więc siły już nie mam, a jeszcze pod paczkomat sobie podjeżdżam i sobie odbieram. Bach, jestem. A nie, sorry, bo to amazonowa, ja nie pamiętam nawet co tam przyszło. Coś tam zamówiłem. A, wiem co zamówiłem. Fajną rzecz, pokażę wam zaraz. A tu jest od widza paczuszka. Tak więc to na Amazonie zamówiłem, bo fajne. I brakowało mi czegoś takiego i znalazłem coś takiego, co jest. Tylko muszę to zweryfikować, czy działa. I zaraz się jeszcze pochwalę moimi pamiątkami ze Słowacji. Był też plan, żeby pojechać aż na Węgry. Ale w końcu żeśmy tego planu nie zrealizowali, bo było daleko i by to długo trwało, żeby tam do tego Egeru dojechać, a pogoda była słaba, więc skupiliśmy się na resecie, wymianie myśli, poglądów, rozmawianiu o pewnych punktach stycznych i może z takiego wolnego myślenia, miłego spotkania jeszcze jakieś potem będą pozytywne rzeczy. Mam nadzieję, trzymam kciuki. Zrodziło to konieczności jeszcze w przyszłym tygodniu podróżowania na tą okoliczność. Ale to zresztą zobaczycie. Dobra, wracam na Haciendę, bo się pies Cytryna bardzo za mną stęsknił.